Dzień dobry, Alicja z tej strony, Alicia in Binland. Po dłuższej przerwie witam Was ponownie. Przepraszam, że nie jestem zbyt często, nie publikuję filmików zbyt często, ale przeprowadzaliśmy się i dużo zmian w życiu i nie było czasu. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną propozycją samodzielnej naprawy biżuterii. To jest łańcuszek, na którym był zawieszony ten wisior. To jest kryształ górski, piękny. Nie jest to srebro. Myślę, że nawet nie jest to posrebrzana rzecz. Kupione po prostu w sklepie z pamiątkami podczas wizyty w jaskiniach, w górach skalistych. Więc tania rzecz, 7 dolarów to kosztowało, no ale dla mojej wnuczki, no ale to się właśnie mści, bo co tanie to wiadomo czasami. I po prostu ten łańcuszek się zerwał, to znaczy on w sumie nie jest zerwany, ponieważ te ogniwka są otwierane, czyli nie wiem, czy jestem, czy widać dobrze. O. Tak? Otwierane, czyli można je rozmontowywać. O, w ten sposób. Czyli naprawa w tym przypadku będzie bardzo prosta. Po prostu trzeba połączyć dwa końce zerwane właśnie w ten sposób, używając szczypiec. Rozchylić ogniwko i zawiesić na drugim końcu, tak, i zapiąć. Ale ja dzisiaj chcę Wam pokazać inną propozycję, inną metodę, kiedy mamy zerwany łańcuszek i ogniwka się nie dadzą otworzyć, czyli są zlutowane. Ale zanim pokażę tą moją propozycję, to jeszcze mamy tutaj węzeł. Zrobił nam się supeł z łańcuszka. Często, zwłaszcza jeżeli są to takie drobne łańcuszki z drobnymi ogniwkami, czasem trudno jest je rozplątać, rozwiązać, więc pokażę Wam metodę, która działa prawie w każdym przypadku, czyli próbujemy złapać jedno ogniwko dosyć mocno i próbujemy luzować. Jeżeli się nie udaje, zależy, bo tak przy zapięciu to może być trudniej, ale tu mi się udaje, wprowadzam w środek tego węzła kawałek sztywnego drutu, szpilkę, cokolwiek, środek węzła. I teraz jest dużo łatwiej. Teraz możemy po prostu poluzowywać. Troszeczkę zabawy jest, zwłaszcza, że ten właśnie jumping tutaj nam przeszkadza, ale ja widzę już tutaj, mogę to. Ok, w środku węzła mam szczypiec, więc jedną część szczypiec, więc będzie łatwiej. I udało się. Udało się. Czasami naprawdę przy drobnych ogniwkach, drobnych łańcuszkach to się nie udaje za łatwo. Trzeba trochę poćwiczyć, ale najważniejsze, żeby złapać, włożyć coś sztywnego w środek węzła. I wtedy dużo łatwiej jest go nam rozwiązać. Ok, no więc teraz pokażę Wam drugą metodę, jak możecie połączyć dwie części zerwanego łańcuszka. Do tego celu użyję, to jest posrebrzany drut 26 gauge, to jest pół milimetra, ja myślę, nie wiem dokładnie,
ale jest taki przelicznik w opisie pod filmem. To może być 26, to może być 24, zależy od grubości, od oczka, jakie mamy, bo to musi, ten drucik musi przejść przez oczko, przez ogniwko łańcuszka, tak? No i teraz tak, ucięłam kawałek tego drucika. To będzie około 5 cm i około 2 inczy. Nie? I moja metoda polega na tym, że robimy lupkę. Najprostszą z lupek. Czyli zginamy drucik przy pomocy takich szczypiec. Zginamy drucik pod kątem, no tak, prawie 90 stopni. Umieszczamy gdzieś w zależności od tego, jaką dużą tą lupkę, jaką dużą pętlę chcemy mieć. Ja tam gdzieś tutaj w tym miejscu umieszczę. I ponieważ ja lubię szczypce, niektóre panie, widziałam dziewczyny robiące biżuterię, używają po prostu palców. Ja lubię szczypce. Zawijam. Robię taką pętlę. Widać, widać. I teraz zakładam ogniwko łańcuszka na ten drucik, umieszczam w tej pętelce. Tak. I teraz chwytam szczypcami przy podstawie tej pętelki i tą część drucika po prostu owijam. Staram się trzymać równolegle do szczypiec i przynajmniej robię dwa obroty, czyli dwie pętle. Ok? Mamy. Dobrze. Przycinam zbędny fragment, kawałeczek, bo tego nie chcemy. Tą część mogę jeszcze przyklepać, żeby się nie haczyła do ubrań. Zrobić taki bardziej przyjazny finish. No i teraz tak, ja wybrałam, ponieważ to jest kryształ, i do tego kryształu by pasował również kryształek. Ja wybrałam taki koralik. To jest 6 mm. To jest cracked krystal. I teraz robię drugą pętelkę. Powinna być tutaj na tej stronie. Ok. I robię drugiej strony, robię też taką pętlę. Ok. I zakładam. Nie wiem, słychać trzaskanie drzwi, czy coś. Moja rodzina się tam tłucze po domu. Ok. I robię to samo. Widzicie? Krok po kroku, co zrobiłam? Robię to samo. I znowu dwa razy owijam. Tak. Odcinam zbędny drucik. Przyklepuję. I mam.
mam połączony łańcuszek. Zobaczcie, jak ładnie to wygląda. Myślę, że ładnie. A można użyć perełki, różne kamyczki, zależy co macie. Teraz, gdybym tak faktycznie musiała to zrobić, czyli naprawić w ten sposób łańcuszek, to dla równowagi, żeby to ładnie na szyi, no, może być z jednej strony również na szyi, tak trochę awangardowo, może być, ale ja bym chyba zrobiła, bym przecięła po prostu równoległą część tego naszyjniczka tutaj. Tak, gdzieś tak, nie, po prostu, żeby były równe te końce od zapięcia, bym przecięła tutaj to ogniwko i bym, no, można policzyć nawet ogniwka, ile tutaj po tej stronie, ile po tej, przeciąć i taką samą dekorację, nie wiem jakiego słowa użyć, zrobiłabym po tej stronie i wtedy byłyby tak, byłoby to symetrycznie, ładnie i wtedy ten kamień bym zawiesiła tutaj. No, tak bym zrobiła, gdybym musiała. Ale oczywiście inwencja zależy, wszystko zależy od waszej inwencji, jak wy to rozegracie. Więc ponieważ ten łańcuszek ma te otwierane ogniwka, więc ja usunę w tej chwili to i zrobię tak, jak to miało być. Jest to po prostu tylko propozycja, jedna z metod. Uważam, że fajna i łatwo można naprawić zerwany łańcuszek w ten sposób. Ok, so, muszę to odciąć, no niestety. Dobrze, że to nie jest, bo srebrnego drutu bym nie użyła do pokazania po prostu. Jest posrebrzany, tania rzecz. Mogę ponieść jakieś tam koszta związane z nagraniem tego filmiku. Ok, więc otwieram ogniwko, tak jak pokazałam na wstępie. Otwieram. Zakładam. O, tutaj, o, teraz widzę, to jest zerwane. A nie, to jest moja pętla, ok, sorry. To jest moja odcięta pętelka. No dobrze, czyli wracamy do tego ogniwka. Narzędzia to połowa sukcesu, to muszę wam od razu powiedzieć. Albo może nawet 90%. No może nie, no, umiejętności to ważna rzecz, ale narzędzia naprawdę są ważne. Przy wszystkim, co się robi, naprawia w domu, w samochodzie i tak dalej. Wiadomo, że bez narzędzi ciężka robota. No więc założyłam, tak? Widzieliście, co gadam sobie, a swoje robię. Założyłam drugą część łańcuszka i teraz zaciskam ogniwko. Bardzo szczelnie, żeby mi się historia nie powtórzyła i żeby się nie zerwało znowu, więc robię to tak, używam okularów powiększających, żeby dobrze widzieć. Nawet plus 3 takich używam do robienia niektórych elementów. Zrobione, ha? Nie widać nic kompletnie. Wnusia będzie się cieszyć, ona nie wie, że jej naprawiam. No to właśnie rodzina w domu jest i grandzi. Na wakacjach dzieciaki. Ok, tutaj też jest nie bardzo to jest ładnie wykończone. Ja, no to są właśnie uroki tanich rzeczy, słuchajcie. To jest po prostu jumping, jak przecięte zwykłymi szczypcami, po prostu przecięte kółko. A wiadomo, że najlepiej zamykają się i domykają się jump ringi, czy jak to się mówi? Ja nie wiem, jak to się mówi po polsku.
Nie wiem. W każdym razie te najlepsze jumpringi są piłowane. Czyli są piłowane, przecięcie jest piłowane, jest równiutkie. I może znajdę zdjęcie, jak powinien wyglądać dobrze wykończony jumpring, że tak powiem. I będzie na końcu tego filmiku. No dobra, to jest to, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Proste rozwiązania. Ten wisior ma zamkniętą krawatkę. Tak to się mówi po polsku. Po angielsku to jest bail. Zamkniętą, więc trzeba łańcuszek przeciągnąć przez nią. Ja osobiście wolę otwarte, otwierane, bo można wtedy je umiejscowić w ogniwku i się nie przesuwają po łańcuszku. Są zawsze w tym samym miejscu i zawsze jakby ciągną, centrują wisiorek na szyi, nie? Okay. Mam nadzieję, że rozumiecie, o czym mówię. Gotowe. Tak? To tyle, co na dzisiaj dla Was. Jeżeli Wam się podobał filmik i chcecie więcej o naprawianiu biżuterii albo jak robić biżuterię, może właśnie w komentarzu jakiś problem, który mogłabym Wam rozwiązać, może coś napiszecie do mnie, jeżeli w komentarzu będzie zapytanie, jakiś problem, to podam swój e-mail i możemy się w ten sposób kontaktować. O, albo mogę również nagrać filmik na temat problemu, który macie do rozwiązania ze swoją biżuterią. No i zapraszam do subskrybowania, oczywiście, polubienia. Jestem do Waszej dyspozycji. Dzięki, miłego dnia, wieczora, albo poranka. Do zobaczenia, do następnego razu. Pa!